Cześć! Jestem Karincia i witam Was w 5. odcinku z serii Nadmorskie Życie, czyli serii o dodatku Psy i Koty. Nasza Fifi, widzicie, jest jakaś troszeczkę smutna, nie wiem dlaczego, ale taka mi się wydaje. No zobaczymy, może jakoś jej się za chwilę humor poprawi. Oczywiście za chwilę Fifi i nasza Ola wybiorą się do parku i tam rozpoczniemy tresurę Fifi, już taką pełną gębą, jak to się mówi. Bo jeszcze tego w tej serii nie robiliśmy, a więc trzeba się w końcu przejść. Beza przed chwilą drapała właśnie drapak. Troszeczkę mi też miauczała. Ciekawa jestem, co teraz będzie robić. Chyba nadal będzie drapać drapak. Jak widzicie, już Maria i Szymon poszli do pracy. Tak, coś się tutaj... Fajnie, że się bawisz drapakiem. Czy Ola może cię pochwalić za to? Chyba nie. Nie sądzę. Niestety. Bardzo fajnie, że się bawisz drapakiem. Nasz mały Tomek właśnie podróżuje do swojego pokoju, by troszeczkę tam sobie porozwijać przymisiu charyzmę. Jak widzicie, niestety jest trochę smutny, bo oczywiście miał wypadek na nocniku, ale proszę, poprzytulaj misia chwilkę. Fajną ma tę fryzurkę, kurczę, z tych akcesoriów, małe dzieci, naprawdę. Fajna jest. No i jak ci idzie tam z misiem? Fajnie? Tam sobie rozmawiasz? Rozmawiasz, przytulasz go. Sobie jeszcze chwilę porozmawiaj. On ci ładnie tutaj skacze przy nim. Charyzma. Tak, komunikacja znaczy się, bo małe dzieci mają komunikację. Naprawdę bardzo fajnie przy tym misiu rośnie komunikacja małym dzieciom, więc... Ale to już się dowiedziałam w serii chyba Legacy Challenge? Tak, chyba w serii Legacy Challenge już się o tym dowiedziałam. O, tutaj... O, Fifi poszła spać, a ty jesteś przy Bezie teraz. Wypuść? Nie, wiesz co? Może pobaw się z nią chwilkę wskaźnikiem laserowym, jak Fifi postanowiła troszeczkę się zdrzemnąć. Ale i tak, za chwilę idziemy. Nie ma co, za chwilę i tak musimy się wybrać do tego parku, ją trenować. Jestem ciekawa. A, już wrócił nasz robo-odkurzacz. Położyłaś w... Widzicie? Między nogami miała wskaźnik laserowy, halę. A, teraz zmieniłaś kolor, bo się rozbawiona stałaś. Fajnie. I co tutaj mamy teraz na tym wskaźniku? Myszkę? Chyba tak, myszkę. O, proszę, już masz 4. poziom komunikacji, Tomek. Jak ładnie. Brawo. I o to chodziło. Może na nocnik? A wiesz co? Idź, skorzystaj z nocnika, bo ja bym chciała też, żebyś sam sobie rozwinął jeszcze do końca to korzystanie z nocnika. A za chwilę i tak, dobra. Olu, może przestaw się już bawić tym wskaźnikiem. Widzę, że Fifi wstała, idzie na toaletę i lecimy. Lecimy, bo nie ma co czasu tracić na bzdurki jakieś i lecimy do tego parku. W końcu cię potrenować. Oczywiście mogłabym tutaj w domu ją potrenować. Oczywiście, że tak, jest coś takiego jak tresura. Więc mogłabym ją w domu potrenować, ale ja bym chciała ją potrenować w parku na tym torze przeszkód. Fifi, wiem, musisz za potrzebą, ale my i tak już idziemy do parku, więc się nie martw. Tam cię poproszę, byś się załatwiła, a następnie sobie potrenujemy na torze z przeszkodami tutaj w tym parku. Tutaj z galerii pobrałam klinikę weterynaryjną, jeśli ktoś by chciał sobie ją pobrać. Sobie ją zapisałam w bibliotece, o proszę. Macie klinikę weterynaryjną, macie nazwę Country Vet. I macie jej twórcę. Bardzo fajna, mała klinika. Tutaj troszeczkę ją zasłania drzewo, ale bardzo, bardzo fajna. Ma 2 pokoje do badania zwierzaków i 1 pokój do przeprowadzenia operacji. Tutaj ma taką poczekalnię oraz 1 łazienkę. Ma też dużo miejsca do rozbudowy i ona jest na parceli 30×20. Tak też ją postawiłam. Tutaj widzicie nowego Sima, jakiego stworzyłam. Sima, którego... wstawiłam tutaj do tego domu, wprowadziłam razem z jego psiakiem. Bo być może to będzie psiak, z którym nasza Fifi się będzie rozmnażać. A przynajmniej taką mam na przyszłość Leona. Więc mam tutaj samotnego Konrada z jego psiakiem. I zapomniałam, jak się psiak nazywa. Ach, zapomniałam. Jak ja nazywałam tego psiaka? Zapomniałam. Mam nadzieję, że się kiedyś przejdzie z tym psiakiem. Może go nawet spotkam tutaj w parku, to sobie przypomnę jego imię, a tworzyłam naprawdę tę rodzinkę raptem 10 minut temu, a zapomniałam imię psiaka. Oj, moja pamięć, kochana. Dobra, do parku pójdziemy chyba tylko z Fifi. Niech Beza zostanie w domu. Tam ma wszystko, czego potrzebuje, a Tomek niech pójdzie do żłobka.
O, Tomek został wysłany do żłobka, a kochaną Fifi poprosimy o załatwienie się. Proszę. Jak widzę, tutaj przyszła Genoveva Kołodziej. Tutaj siedzi Brent Hacking. On też ma pieska i ma męża. I on też mieszka w Brindleton Bay. Został stworzony przez twórców gry, a więc widzicie, tu jest chyba jego piesek, Rose, jak... Tak, Rose dorosła, więc samiczka, tak jak nasza Fifi. Wiesz co, Iza, może nawet poznaj się z nią, bo i tak potrzebujesz powitać się z wieloma zwierzakami, więc jak najbardziej byś mogła. Nasza Fifi tam jeszcze załatwia swoją potrzebę. Jeszcze niestety nie jesteś jej towarzyszką, kurczę. Chcielibyśmy troszeczkę sobie z Fifi porozmawiać. Halo, Fifi, musisz zostać towarzyszką naszej Oli. Specjalnie jej zmieniłam. Oto jest mąż pani Delga, to pan Justin. Oni też mają chyba pieska, mają dwójkę dzieci na pewno. Pogłębioną rozmowę może za chwilę zrobimy. Zachowuj się przyjaźnie wobec, tak, bo ona jest przyjazna. Oczywiście, że tak. No dobra, zróbmy może pogłębioną rozmowę. Ja kurczę, widzę, że jeszcze nie możecie zostać towarzyszkami. Fajnie by było. Aha, jeszcze musimy te dwa złe zachowania wyeliminować. Inteligentny pies. Fifi to inteligentny psiak. Łatwo ją wytresować i nauczyć nowych rzeczy. O, fajnie. Bardzo fajnie. No proszę. O, pocałować możemy? Pocałuj ją. Pocałuj, pocałuj Fifi. Możesz się z nią bawić, bo ostatnio chyba... Fifi nie wiedziała, o co mi chodzi z zabawą. Chyba, że mylę teraz psiaki. Chyba, że tak. Chyba, że to było... Też nie, chyba nie mylę. Chyba Fifi ostatnio nie wiedziała, o co chodzi z zabawą. O, wyjątkową więź możemy poczuć. Dostaniesz za to 100 punktów. Bardzo fajnie. Poczuj ją. A ja chciałam... baw się jeszcze później. Ale to za chwilę. Jak już poczujesz tę wyjątkową więź z naszą psiną kochaną. O, i fajnie, dostałaś 100 punktów za to. I ja chciałam baw się, proszę. A jak Rosie poznała się? Rosie. Poznałaś. Dobrze, z czasem się z nią zaprzyjaźnimy i co? Och, taka mądra, kurczę, się nie umie bawić, no. Jeszcze się zaczniesz bawić. Oj, nie wiem, co się z tobą dzieje, kochana. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze i pobiegnij z nią przez tor przeszkód, kochana. Zacznijmy ją tą tresować, ty też sobie zacznij tę tresurę rozwijać. Chodź, chodź Fifi, chodź, będziemy tresować ciebie. O, tak, teraz może wykonywać polecenia, fajnie, chodź. Widzę, że tu jakiś, o, modra, to jest właśnie państwa Delgato pies. Tak, będzie można ich w sumie też poznać. Nie ma w sumie tego Sima, Konrada, którego wprowadziłam. Mam nadzieję, że tu podejdzie, ale tu jest chyba nowy krzaczek, co nie? To jest, nie, to jest kwiat lwiej paszczy. Myślałam, że to jest, bo jest kilka nowych... jest kilka nowych tych roślinek i to jest chyba kocimiętka, szałomiętka i coś takiego. Nie widziałam Rosie. Fifi, jak pokonujesz pierwszą przeszkodę, ale wydaje mi się, że chyba... O, jest! Jak... O, ale się wywróciłaś! Fifi! Na pyszczek padłaś! No, ale fajnie! Skoczna jesteś, kochana. No tak, ty przecież umiesz skakiwać ładnie na kanapę. No to tutaj masz przećwiczone wskakiwanie. Chyba nie za bardzo wie Fifi, co ma robić. Te znaki zapytania wszędzie są. Ale wyszkolimy ciebie, kochana, wyszkolimy. Mam nadzieję tylko, że się nie przestraszysz tuneli, ładnie je przejdziesz. Jak pięknie biegnie, no proszę, i się nie bała niczego. Brawo, brawo, kochana, no. I teraz jeszcze tu. No, chyba coś niezbytnio poszło, kochana. Chyba, o, pani Supriya. Ona już ma troszeczkę rozwinięte umiejętności weterynaryjne, więc jak ktoś... prowadzi klinikę weterynaryjną, to warto ją zatrudnić jako pracownika. Oj, Fifi, nie poszło ci najlepiej, ale nie poszło ci też najgorzej, kochana. Ale najlepiej to ci nie poszło, zdecydowanie nie. I teraz, no właśnie, możemy też cię teraz, wiecie co, to może... siad, pouczymy ją chwilę tutaj siad. Ja wiem, że mogłabym ją pouczyć w domu.
Ale tutaj jest specjalna atmosfera do nauki, fajna, więc tutaj troszeczkę pouczymy Fifi siadania. Szkoda, że Fifi nie wiesz, jak się bawić, kurczę, no. Fajnie bym chciała, żebyście się pobawiły, kurczę, no. Może jeszcze za chwilę spróbujemy. Chwilkę ją pouczymy siad i będzie dobrze. Oczywiście za chwilę chyba wracamy do domu, bo Szymon, do której pracuję? Do 16. Ja myślę, że do 16 też tutaj zostaniemy. Więc za chwilę się będziemy zbierać, więc może już koniec tego siadania. Może dokończymy to w domu, bo to troszeczkę chwilę trwa. Ta nauka jakiejś sztuczki, ale Fifi mam nadzieję da sobie radę ładnie. Się tu w ogóle nie rozglądam, czy ktoś tu przyszedł. Przyszedł Konrad? Nie. Jakieś inni simowie są tu. O, dzieciaki przyszły się pobawić. No i dlaczego się nie bawicie? Oj, 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 oj. Chciałam, żebyście się bawili. Baw się. Halo, co to się dzieje? Nie rozmawiaj z Bellą. Ola, teraz ty nie wiesz, o co chodzi. I Fifi też nie wie, o co... No. O, i Maria wróciła z pracy. I Szymon. I co, nie będziecie się bawić, tak? No nie, tylko do Belli idziesz. A, bo Bella może wyjdzie, że tak, gdzieś jak mieszkaliśmy w San Marzu, no to ona wszędzie pracowała właśnie w tych stoiskach. No przecież tak, mąż ją zhańbił i ona teraz pracuje. Jak ktoś nie wie, to Bella Ćwir to jest powiedzmy żona ostatniego kochanka jej matki. No bo Ola Killer jest córką czarnej wdowy, a z czarną wdową w serii Czarna Wdowa miała ona ostatni romans właśnie z Mortimerem Ćwirem. Oczywiście mówię ostatni romans, bo właśnie z 10 męża zdradziła, a więc Mortimer nigdy już nie był jej mężem, ale był jej za to ostatnim kochankiem. Taka troszeczkę zgardzona Bella Ćwir jest przez to na tym sejwie. I teraz się przez to śmieje, że ona cały czas pracuje właśnie w tych stanowiskach z jedzeniem i tak naprawdę tylko na tym sejwie. Na innych sejwach jej tak nie widzę, żeby pracowała na stanowiskach właśnie z jedzeniem. A na tym sejwie, gdzie właśnie została zdrodzona przez męża, to cały czas. Chyba w domu nie chce za bardzo przebywać, niestety. Dobra, Fifi, zabieramy do domu i wracamy. To tak na... O, Tomeczek wrócił ze żłobka, a Ola mogłaby coś w sumie zjeść. Nie wiem, czy tam mamy coś do... Mamy jakieś resztki, to proszę, mamy dużo tych resztek? Czy mało tych resztek mamy? Zobaczmy. Mamy dwie. Bardzo mało mamy. Widzę, że tu jakieś jeszcze mamy te. Pluszaki to ja je wyciągnę jak najbardziej. Proszę, niech się zwierzaki bawią jak chcą. W takim razie, Ola, podejdziesz tutaj i weźmiesz sobie porcję. Tomek nie jest w żłobku, ale widzę, że Tomek ładnie korzysta z toalety. Widzę, że się najadł. A, ja myślałam, że on głodny jest. Dlaczego ty masz tę fryzurę, kurczę, no? Dobra, zmień strój na co dzień, proszę. I proszę mi tutaj skorzystać jeszcze z toalety. I myślę, że też za chwilę będziesz mógł coś zjeść. A za to Maria. Śpiąca jesteś, kochana, ale nie śpi, nie śpi, nie śpi. Jak najbardziej też zmień strój. I coś ugotuj nam, bo wszyscy są głodni w sumie. A więc mogłabyś podać kolację. I niech to będzie, czy dyniowe, no o, jest. Dobre dla wegetarian, więc to, co dla wegetarian, to jak najbardziej możesz ugotować. Czy ty jesteś głodna aż tak, żeby już teraz zjeść sobie sałatkę? Nie, ty w sumie możesz poczekać. Wierzcie co? O, fajnie. Beza się tu ładnie bawi. A gdzie Fifi? Fifi, co ty robisz? Zawoi Fifi może, co? Niech tam nie patrzy na... Na kosz na śmieci, niech wróci do domu. Może się z nią... Nie, bo właśnie nie możesz się z nią pobawić, kurczę, no. Może z Bezą coś zrobisz, co? Bo widzę, że masz nie najlepsze relacje z Bezą. To poznaj Bezę może, co? Poznaj Bezę i zaproponuj jej przyjaźń. O, właśnie. No. A jak tam mały Tomek? Tomek, a tu się co w ogóle zepsuło? Niech się zamieni. Skorzystaj z tej toalety, Tomek. Skorzystaj. Ładnie. O, Szymon i Beza się ładnie przyjaźnią. To ja może schowam to do lodówki. Niech będzie w resztkach. A Ola w tym czasie w sumie nic nie potrzebujesz, co nie? Do pracy tam masz już 10 poziom. A tutaj. No właśnie, zostań towarzyszką. Gdzie jest ta Fifi? Fifi, tutaj jest. Chodź. To może... Porozpieszczajmy ją na kanapie. A co? Ona lubi siedzieć na kanapie. Porozpieszczajmy ją chwilę.
Ty się tutaj, widzę, zaprzyjaźniłeś, to może baw się tym wskaźnikiem lasera, wam sobie też ładnie zabawę poprawisz. O, ty jesteś głodna, ale sobie zjesz dniowe gnioki, czy jak to się zwie? Fifi, coś ty taka smutna, no, z takim... Halo, co się dzieje, no? Fifi, coś ci jest? Chora jesteś, czy co? No, nie wiem, dobra, jak mało idzie tobie zabawa? Zabawa. Oczywiście korzystanie z nocniczka. Ładnie, ładnie. Widzę, że za chwilę uzyskasz... Już powinieneś uzyskać najwyższy poziom korzystania z nocnika. Bardzo fajnie. Jej, udało się. Brawo, 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 mały. Udało się, umiesz korzystać z nocniczka. Wiesz co, to może sobie tutaj podejść i chwilę pobadaj kształty. Możesz chwilę się tam pobawić. Tutaj, o... Będziesz rozpieszczała naszego pieska na kanapie. Brawo. Ładnie. Ach, znowu jakaś miska jest, no. Wszędzie miski. Wszędzie w tym domu miski. A może je tutaj przyniosę? Jak ktoś już będzie sprzątał, to o. Porozpieszczasz, Fifi? No, rozpieszczaj. Podrap ją. Tak. O, tak. Dobra. A wy jak tam? W sumie głodny jesteś już. Dobra. To ja ci jednak wyjmę tę sałatkę Cezara. I sobie za chwilę weźmiesz porcję. Okej. O, ale się fajnie bawicie, co nie? Maria sobie też tu je ładnie. Też. Już chyba skończyłaś nawet jeść. Kochana, żadne zdrzemnij się na ławce. Ty może sobie chwilkę popatrz w chmury, bo ty musisz dokończyć umiejętności literackie rozwijać, kochana. No. Więc za chwilę pójdziesz na górę i tam napiszesz felieton, bo tego ci jeszcze do pracy brakuje, a później będziesz dalej pisała książkę ładnie. No. A może zacznij też rozmowę ze swoją żoną, Szymon, byłoby miło, bo dawno chyba nie rozmawialiście. Jakoś tak każde poszło w swoją stronę, praca i sprawy, wiecie jak to jest. Dobra, koniec rozpieszczania, a jak tam Beza? Sobie grzecznie siedzi, kochana. No ona jest małym kotkiem jeszcze niestety. Ale myślę, że pod koniec następnego odcinka ją również postarzymy, tak jak to zrobiłam z Bezą. W poprzednim albo dwa odcinki temu nawet. No o, i już Fifi śpi na kanapie. A ty miałeś chyba z żoną porozmawiać, co nie? O, i już Fifi. Beza biegnie do drapaka, popraw jej humor. Porozmawiaj chwilę z żoną. Halo. No, mały się tutaj samo sobą zajmie chwilkę. No, chwilkę sobie tutaj porozwija myślenie. Ładnie wszystko. Nie no, przecież mówiłam. Ola, co ty robisz? Właśnie, z mężem chwilę porozmawiaj. Dobra, Maria. Ja cię trochę tu przeciągnęłam, dziewczyno. Jesteś zmęczona, ale dobra, niech będzie. Najpierw siku. Później pójdziesz do siebie, usiądziesz tutaj i napiszesz ten felieton. A później myślę, że ciebie położę. Już cię dzisiaj nie będę męczyła z niczym. Matko święto, oni nie mogą ze sobą porozmawiać. Halo, co tu się dzieje? Podejdź tutaj. Ty podejdź tutaj. Halo, proszę. Oni mają naprawdę ostatnio kłopoty z rozmową. Jak macie kłopoty z rozmową, to może się trochę pokłóćcie, co? Skrzycz ją. No już mam was dosyć, kurczę, razem. No, a propos. Oni, jak widzicie ostatnio, nie rozmawiają ze sobą. Proszę. Kłócić się to oni się umieją, ale rozmawiać ze sobą nie mogą. Widzicie? Widzicie, co tu się dzieje w tym domu? Ale już widzę, przyjazne rzeczy robicie. Halo. Chcecie się kłócić. Kłóćcie się o to, że nie możecie ze sobą rozmawiać. Już. Wykrzycz. Wykrzycz zakazane słowa. Przy synku. Tomek, nie słuchaj. Nie słuchaj ich. Absolutnie. Nie słuchaj. I żadnych śmiesznych rozmów, proszę. Pomóc. Wiesz co? W sumie nie. W sumie Maria? Nie, w sumie Maria. W sumie nie. W sumie to możesz pouczyć kształtów syna przez chwilę. A Ola w tym czasie spróbuje ochłonąć i wyjdzie z naszym zwierzaczkiem na krótki spacerek, myślę, bo nie wiem, czy tam Fifi czegoś czasami nie potrzebuje. No. Wiecie co? Tak, nudzi mnie ta para, tak. Jakim mocno spadły te paseczki. Proszę, proszę.
Więc spodziewajcie się, że w następnych odcinkach ta para będzie się coraz więcej kłócić. Jak widzicie, jak nie umie ze sobą przyjaźnie porozmawiać, to się niestety będą kłócić. Niestety. Dobra, mały chyba jest już zmęczony. Tak. W takim razie powiedzmy, że się oni kłócą o zwierzaki, o wychowanie Tomka i o te sprawy. Tak, powiedzmy, że na razie o to się kłócą. Trochę dramy musi być w tej serii, co nie? Niech się trochę pokłócą. Zobaczymy, czy się później pogodzą. Czy nie? Bo któż to wie? Może się już nie pogodzą. No, a ty sobie ładnie poszłaś, o. Nie tutaj, chciałam Olą. Zachęć Fifi, żeby wyszła za potrzebą. Tutaj nie wiem, czy nawet potrzebuje, ale niech może spróbuje, co? O, właśnie, później nie będziesz już musiała nad ranem może tak ładnie, tak często wychodzić, więc no, tutaj ładnie ojciec czyta bajeczkę synowi, jakby się nic nie stało. Ty, kochana, ty masz łóżko. Śpi w łóżku, a nie na ławce, kochana, co ty robisz? Do łóżka idź spać. Co się dzieje z tymi simami? Wolisz spać na ławeczce, drzemać? Kochana, proszę cię. Ty już skończyłeś czytać synowi? To chwilę mógłbyś porozwijać charyzmę. Spróbuj się uspokoić. Nie, ci już opowiadanie historii sobie. Bo ty potrzebujesz charyzmy. No właśnie, już ci dosyć niewiele brakuje. Ale fajnie było, żeby się rozwinął, żebyś w końcu awans w pracy dostał. Chociaż jeszcze daleko jesteś do awansu. Niestety nie pozyskuję tobą głosów. Żebyś mógł dostać ładnie awans w pracy. No ale cóż. Czy my tu mamy wokół domu jakieś rzeczy? A nie mogę pieskiem tego zrobić? Nie, nie mogę pieskiem przegonić stada ptaków. Tylko chyba kotem można przegonić stada ptaków, niestety. No. Fifi! Proszę, co ty robisz? Kopiesz nam coś, jakiś prezencik? Fifi? Proszę, proszę, tak sama z siebie. Na spacer żeśmy wyszły i tutaj coś nam znalazła. Znalazłaś coś? Bo nie widzę, żebyś coś miała w pyszczku, niestety. Co jest? Pochwal. Jest! Pojawił się prezencik. Brawo, Fifi. Brawo, brawo. Tajemnicze pudełko. Ale otwórz je. Otwórz je, Olu. Otwórz pudełeczko. No właśnie. Gnom ściśle biznesowy. A to będzie w wyposażeniu rodziny. To sobie później zobaczymy. Jak już wrócą do domu. Ja myślę, że dziewczyny już możecie wracać, bo ty, Ola, też jesteś zmęczona. Więc proszę mi tu wracać już do domu. Ładnie. Tak. Wracamy już. Trzeba iść spać, kurczę. 22 już. Późno już. Jakaś przybłęda też jest. Kazia. Kazia przybłęda. Idzie Fifi? Idzie. Dobra. To ją puszczamy. A ty, Olu, idziesz spać. Proszę. Do łóżeczka ładnie. Szymon, jak tam? O, Szymon się nawet tutaj stał pewny siebie. To może jeszcze chwilę sobie niech porozmawia. Może akurat uda mu się zdobyć punkt właśnie charyzmy. Niestety Maria chyba jeszcze nie zdobyła punktu, no właśnie, umiejętności literackich. Jeszcze niestety nie. Jak jej z tym idzie? 61%. No niezbyt, niezbyt. Ty pracujesz, tak? Tak, pracujesz w piątek. Wszyscy chyba pracujecie w piątek, tak mi się wydaje. Tak, wszyscy do pracy idą. Oczywiście myślę, że Ola jak zwykle będzie pracowała z domu, a Szymon z Marią pójdą do pracy. Tak jak zwykle. Poza tym Ola, wiecie, ona już jest na 10. poziomie kariery. Ona już nie musi tam chodzić do pracy. Wykona jakieś 2 zadanka w domku i tyle. I po sprawie. Ale w ogóle zawsze preferowała pracowanie z domu, więc... No. Dobra, więc masz już ładnie 6. poziom. Możesz iść spać, bo też już cię wymęczyłam, kochana. A ty chyba najwcześniej idziesz do pracy. Bo na 8. A Ola? Ola też. A, przecież ona po awansie też chodzi na 8. Wcześniej chodziła na 10. Teraz na 8 też chodzi. Ale ona nie idzie do pracy, więc ona sobie może pospać. A ty, kurczę, na 8 idziesz i musisz wstać. Trochę niestety za mocno cię przytrzymałam, niestety. No niestety. Coś oczywiście czas. Czas się buguje. O, Fifi tutaj przyszła spać, ale mogłaś wybrać posłanko. A gdzie śpi Beza? Beza śpi na dole. Tak jak myślałam, bo Beza jeszcze niestety nie może wejść po schodach. Zobaczymy, jak to będzie, gdy Beza dorośnie, gdzie się tam będzie kładła.
Fifi przeważnie się kładła w pokoju Tomeczka, ale widzę, że dzisiaj wybrała sypialnię państwa. Proszę, proszę. No dobrze, ja myślę, że się usłyszymy, jak tylko minie niedziela. Niedziela. Jak minie noc, bo oczywiście ten czas mnie denerwuje, żebyście nie musieli tego słuchać. I mamy już ranek. Ja myślę, że powoli może właśnie nasz Szymon wstawać. Dziwnym trafem się jakoś wyspał. Więc chyba mają dość dobre łóżko, dlatego się wyspał. Dobrze. Maria też już wstała. Ja myślę, że Maria, możesz sobie iść pobiegać. Tak na dobry początek dnia. Myślę, że możesz sobie zrobić przebieżkę. A jak tam mały? Mały, mały, mały. Ty też byś musiał, kurczę, skorzystać z nocniczka, więc proszę już może wstań. Bo tego mocno potrzebujesz. Myślę, że Ola też pójdzie już na toaletę, bo też bardzo musi. I myślę, że też później pójdzie sobie pobiegać razem z siostrą. One, wiecie, dbają ostatnio o linię, więc codziennie rano absolutnie muszą sobie chwilkę pobiegać. Później sprawdźmy, jak tam tutaj jedzonko jest, wszystko jest ładnie. To myślę, że tak, możesz sobie wziąć jakieś resztki. Kurczę, nikt nic nie posprzątał. Nie! Ja zapomniałam, nam się dniowe gnoki zepsuło. Cała porcja się, kurczę, zepsuła, bo zapomniałam schować. To sprzątnij to wszystko. Maria, będziesz musiała coś ugotować, jak wrócisz. No cóż, ale fajnie, już jesteś chudziutka, widzę, bardzo fajnie. Schudłaś mocno, naprawdę, i to na samym bieganiu. Więc żeby nie było, na samym bieganiu schudła. I widzę, że Ola też. Bo jeszcze, wiecie, o, i się znowu zepsuł. Zamienimy. Mogłabym, wiecie, wezwać mechanika, żeby to wszystko naprawił, złotą rączkę, ale Ola też ładnie schudłaś. No, przed ciążą byłaś dużo, dużo, dużo grubsza. Naprawdę, bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajnie jogging działa, więc jak macie simę, która nagle wam przytyły na jedzeniu, to spokojnie możecie nimi biegać, bo spokojnie, ładnie, dzięki temu schudną, naprawdę. Trymiga wrócą do kondycji, jaką miały wcześniej. Dobra, Maria, jak skończysz biegać, to też możesz tu przyjść. A jak tam, Ola, idziesz biegać? I idziesz. Dobra, a Maria, gdzie jest? Maria, tutaj sobie gdzieś biega, proszę. Przyszła tutaj. Piękne widoczki. Uuu, światło, proszę, tutaj mnie rozpromienia, ale tu ma piękne widoczki. Cudowne, cudowne. O, widzę Rose, a więc gdzieś tutaj są hackingowie, państwo hacking. Pan i pan hacking. Okej, okay, dobra. Możesz powoli, dobra. A więc teraz, żebym nie zlamiła. Pracuj z domu ty, a ty idź do pracy. Dobra, i teraz nie zlamiłam. Jest okej. Okay. No, naprawdę pięknie tutaj masz. Za chwilę zobaczymy też, gdzie Ola tam będzie spacerować. Widzę, że tutaj gdzieś... O, Beza wzięła zabaweczkę i teraz się nią bawi. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Jak tam? Dobra, ty ojciec, nie słuchaj syna. I tak, dasz jedzenie Tomkowi i dasz mu groszek, jak ja uwielbiam dawać moim małym dzieciom groszek, tak. Dasz mu groszek, a ty chwilę poczekasz i nic nie będziesz tu robił. Bardzo głodny jesteś. Później jeszcze trzeba cię wykąpać. O, idziesz na nową kuwetę? Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, i teraz tatuś cię zaraz tutaj włoży i będziesz mógł sobie ładnie zjeść. A jak tam, Ola, gdzie ty tutaj biegasz? Ty też sobie tutaj nad przystanią biegasz. Też ładne tutaj i widoczki podziwiasz. No bardzo pięknie, bardzo, bardzo pięknie. A Maria? A Maria już do domu wróciła. Proszę, ładnie, wspaniale. Kochana, i możesz podać śniadanie. Bo niestety kolacja się zepsuła. I możesz podać, myślę, że... Może frytaty ze szpinakiem? Tak, tak zdrowo, żeby było, wiecie. Tak zdrowuchno. Dobra, mały je. Ty za bardzo nie masz czasu, żeby czekać na śniadanko. Ty też sobie zjedz na szybko groszak razem z synkiem. Dobra, jak tam Fifi? Jest tu na górze. A Beza? Beza już skończyła się załatwiać. Zobaczmy w akcji naszą fajną. Och. Kuweta jest miodna, naprawdę miodna. O, poszłaś jeść, kochana. Fajnie, fajnie.
bo jeszcze zobaczmy, jakie zadania codzienne dzisiaj do wykonania ma nasza Ola. Media społecznościowe zaktualizuj status 2 razy. Prosta sprawa. I popraw humor współpracownikom 2 razy. A więc zaprosimy panią Elizę Pancakes. Poprawimy jej humor 2 razy i w treninga będzie to załatwione i ładnie wynagrodzenie za ten dzień dostaniemy, a więc to nie będzie nic trudnego. Myślę, że to ja sobie nawet zrobię pomiędzy odcinkami. Mały widzę już zjadł, pewnie za chwilę będzie się denerwował, więc może już nie, trzeba by go za chwilę, kurczę, wyjąć. Myślę, że go mama wyjmie za chwilę, a ty, kurczę, musisz iść do roboty. Do roboty, kurczę. Dobra, wyjmij go. Ola, właśnie, może już przestań uprawiać jogging. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, jak najbardziej. Wracasz do domu? Zobacz, co się dzieje. Jakie, co się dzieje? Nic się nie dzieje, kochana. Musisz iść i nic. Kochana, halo. Nic nie patrzysz, co się dzieje. Idziesz wyjąć syna, okej? Okay? No. Dobra, Szymon, a ty mógłbyś do pracy jechać. Wiesz co? Naprawdę. Do pracy, kochany, do pracy. No. Och, i znowu masz tę fryzurę nieładną. No ale cóż, dobra. Idziesz, Ola? Idziesz. Powoli, powoli, powoli idziesz. Szymon już wyszedł do pracy. Dobra, ty idziesz wyjąć małego Tomusia. Myślę, że Tomuś chwilę się pobawi z pieskiem, a może chwilę się po klocuszkach pouczy, co? Z dosyć dobrym humorze, więc chwilę sobie może tutaj się pobawić klocuszkami. Niech sobie pobada kształty. Maria idzie do pracy. Jak najbardziej. Dobra, Ola, możesz sobie wziąć porcję, bo ty też głodna jesteś. Okej, dobra. A Maria nie będzie rozmawiała z siostrą, tylko pójdzie na toaletę i później może się jeszcze uda, byś popatrzyła w chmury, ale nie, 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 nie. Nie tak od razu wszystko. Jedz, proszę, kochana. A, bo one się muszą przytulić. No tak, się dzisiaj pierwszy raz zobaczyły. Siostry muszą się przytulić. Okej. Młody się tam ładnie uczy. No, jak tam, Maria, kończysz? Pochwal. Nie będziesz za nic chwalić kotka. Masz sobie ładnie tutaj zjeść jedzonko. Dobra, to schowamy. O, widzę, że... O, Fifi, też się będziesz bawiła zabaweczką? Czy idziesz ją odłożyć tylko do pojemnika? Bo tak też może być. Sami właśnie psy mają manię wkładania... Tak, piłeczek i wszystkiego innego do pojemnika, ale widzę, że nie. Chyba nie. Chyba jednak to nie jest to, co chciała zrobić nasza Fifi. Dobra, ty pracuj ciężko. A ty może byś chwilkę popatrzyła w chmurki, może by się udało. Ola później oczywiście posprząta wszystko, bo jest tu naprawdę mnóstwo brudnych talerzy. Jak tam młody? Dobrze jest? Dobrze się czujesz? Dobrze. O, dosyć ładne tantiemy dostaliśmy za książki, fajnie. A, idziesz chwilę się tam popatrzeć w chmurki. Dobra, więc chwilkę się tutaj zainspiruj nam, bo ty potrzebujesz być zainspirowana do pracy. Dobra, i możesz iść. Szymon dowiaduje się o skandalu w swoim biurze i staje przed natychmiastowym dylematem. Czy spróbuje zamieścić całą sprawę pod dywan, czy też poda skandal do wiadomości publicznej? Afera na własnym podwórku. Zatuszuj skandal. Tak, Szymon po prostu nie przejmuje się skandalem, ale w drodze do toalety zostaje zaskoczony przez chmarę dziennikarzy. Nie mogąc dotrzeć do łazienki, zawstydzony Szymon ma drobny wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy, naprawdę, bo nie mógł wejść do toalety. Oj, te simy. No i jesteś teraz zawstydzony, no niestety. Oj, przepraszam, syrena za oknem, niestety. Dobra, ty też pracuj ciężko. A mały jest smutny, o, aha nie, bo jest zmęczony klockami. Dobra, ale myślę, że na tym zakończę ten odcinek. W następnym odcinku myślę, że zobaczycie sobie weekend, jak tutaj wszyscy mają wolne. Może też gdzieś wszyscy razem pójdą do parku, albo jeszcze gdzieś indziej, zobaczymy. Fajnie bym się przeszła znowu właśnie na te okolice z plażą, właśnie nad zatoczkę, tam gdzie postawiłam nową klinikę weterynaryjną, tam są naprawdę fajne
widoczki, tam bym się chętnie też przeszła na spacer z Fifi. Myślę, że właśnie taki fajny weekendowy odcineczek właśnie w przyszłym odcinku, który się pojawi we wtorek, zobaczycie, a więc i też oczywiście postarzymy naszą Bezę, by nam zaczęła skakać po blatach i tutaj być rozrywkowa, tak jak widzę, że ona potrafi być. Więc tak, w następnych odcinkach poznamy prawdziwe oblicze Bezy, rozrywkowego kota, a więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu.